Witamy w tym wyjątkowym filmie. Dziś poruszymy bardzo ważny temat, który pomoże nam lepiej zrozumieć siebie i nauczyć się bardziej harmonijnie współdziałać z otaczającym nas światem. Porozmawiamy o filozofii stoickiej, która odbijała swoje światło od starożytnego Rzymu po dzień dzisiejszy, oraz o naukach Marka Aureliusza, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli tej filozofii. Opiszemy 5 różnych typów ludzi, z którymi często spotykamy się na co dzień, a którzy czasami nieświadomie wpływają na nas negatywnie i zakłócają nasz spokój, a także omówimy, jaką postawę powinniśmy wobec tych ludzi przyjąć ze stoickiej perspektywy. Tego typu ludzie mogą drenować naszą energię, obniżać motywację i odwracać uwagę od ważniejszych obszarów naszego życia. Jak zatem unikać tego typu ludzi? I jakie wskazówki może nam dać filozofia stoicyzmu w kontaktach z tymi ludźmi? Celem tego filmu jest przekazanie Ci narzędzi, których potrzebujesz, aby radzić sobie z trudnymi ludźmi w swoim życiu. Dlatego polecam obejrzeć do końca filmu. Uzbrojeni w te informacje, możesz bardziej świadomie zarządzać codziennymi interakcjami i utrzymywać mocne granice osobiste. Teraz, bez dalszej zwłoki, rozpocznijmy tę pouczającą podróż. Pierwszy typ ludzi – arogancy. Jednym z najtrudniejszych typów ludzi, jakich spotykamy w życiu, są aroganci. Osoby te często mają tendencję do wyolbrzymiania własnych osiągnięć i umiejętności oraz często szukają pochwał u innych. Stoicka filozofia Marka Aureliusza wyraźnie pokazuje nam, jaką postawę powinniśmy zająć wobec ludzi aroganckich. Stoicyzm radzi nam minimalizować potrzebę zewnętrznej aprobaty, skupiając się na wewnętrznym świecie jednostki. Wchodząc w interakcję z próżną osobą, powinniśmy skupić się na naszych własnych wewnętrznych wartościach i spokoju ducha, zamiast zaspokajać jej ciągłe dążenie do uznania. Pomaga nam to zachować naszą wyjątkowość, nie przyczyniając się do zaspokojenia ich ego. Aureliusz przypomina nam, że każdy człowiek ma swoją własną perspektywę i że prawdziwa pewność siebie ma mniej wspólnego z zewnętrznym potwierdzeniem, niż z tym, jak siebie postrzegamy. Kiedy spotykamy takich ludzi, zachowanie spokojnej i zrównoważonej postawy pomimo ich ciągłego przechwalania się stanowi podstawę stoickiego podejścia. Zamiast zaspokajać ich nadmierną potrzebę pochwał, musimy komunikować się z nimi w sposób logiczny i autentyczny, odzwierciedlający nasze prawdziwe wartości i charakter. Dzięki temu mamy możliwość poznania siebie i drugiej osoby na głębszym poziomie. Kiedy mamy do czynienia z aroganckimi ludźmi, nauki Marka Aureliusza prowadzą nas z dala od ich powierzchownych światów i ku ustanowieniu bardziej znaczących i szczerych relacji. Takie podejście pozwala nam położyć podwaliny pod wzajemny szacunek i zrozumienie, a jednocześnie zachować spokój ducha. Stoicyzm ułatwia nam przezwyciężanie nadmiernych wymagań świata zewnętrznego, przypominając nam, że zawsze musimy wracać do własnego świata wewnętrznego. Drugi typ ludzi – ci, którzy są szczerzy. Innym trudnym typem ludzi, których często możemy spotkać w naszym życiu, są ci, którzy nie są dobrzy w mówieniu. Ci ludzie powodują niepewność w dotrzymywaniu obietnic i niosą ze sobą stały element niepewności w związkach. Stoicyzm uczy nas, że zaufanie i uczciwość są kamieniami węgielnymi relacji międzyludzkich i pokazuje, jak postępować z takimi ludźmi. Zamiast złościć się, gdy ktoś nie dotrzymuje słowa, nauki Marka Aureliusza dają nam szansę na ocenę rzeczy z szerszej perspektywy. Możemy stanąć na silniejszym gruncie w naszych relacjach z takimi ludźmi, unikając ufania im i kontrolując własne reakcje emocjonalne. Filozofia stoicka podkreśla, że trzeba panować nad swoimi reakcjami emocjonalnymi i podchodzić do wydarzeń z rozsądnym dystansem. Kiedy spotykamy osobę, która nie dotrzymuje danego słowa, nie powinniśmy postrzegać tego jako osobistego ataku. Zamiast tego musimy zrozumieć, że takie zachowanie jest często spowodowane osobistymi niedociągnięciami lub czynnikami zewnętrznymi. W ten sposób możemy bardziej obiektywnie ocenić ich zachowanie i uniknąć niepotrzebnych inwestycji emocjonalnych. Dodatkowo Marek Aureliusz przypomina nam, że mamy ograniczoną kontrolę nad zachowaniem otaczających nas ludzi. Jedyne, co możemy kontrolować, to nasze własne reakcje i nasze własne działania. Dlatego też w kontaktach z ludźmi, którzy nie dotrzymują słowa, musimy podjąć świadomy wysiłek, aby zmniejszyć naszą zależność od nich i zachować spokój ducha. Cierpliwość i wyrozumiałość w kontaktach z takimi osobami mogą na dłuższą metę sprawić, że nasze relacje staną się zdrowsze. Jednocześnie utrzymując własne granice i wyrażając jasne oczekiwania, możemy osiągnąć większą przejrzystość i szczerość w naszych relacjach. Stoicyzm zarówno wzmacnia nas emocjonalnie, jak i kładzie podwaliny pod nasz osobisty rozwój, gdy mamy do czynienia z tak trudnymi sytuacjami.
Trzeci typ ludzi – plotki. Plotki to jeden z najpowszechniejszych i najbardziej destrukcyjnych nawyków naszego społeczeństwa. Plotkarze mogą zaszkodzić zarówno sobie, jak i otaczającym ich osobom, rozmawiając o życiu prywatnym innych. Marek Aureliusz i stoicyzm zwracają uwagę na negatywny wpływ plotek na psychikę człowieka i zachęcają do unikania takich zachowań. W obliczu plotkującej osoby nauki stoickie zalecają nam unikanie udziału w takich niepotrzebnych i destrukcyjnych rozmowach. Zamiast tego kierowanie naszych rozmów na bardziej konstruktywne i znaczące tematy będzie znacznie korzystniejsze dla naszego rozwoju osobistego. Wchodząc w interakcje z plotkarzami, możemy ustalić zdrowsze zasady komunikacji, nie zwracając uwagi na ich plotki i nie uczestnicząc w takich rozmowach. Marek Aureliusz podkreśla, jak bezsensowne jest osądzanie i plotkowanie o życiu prywatnym innych, przypominając, że każdy z nas stoi przed swoimi wyjątkowymi wyzwaniami i bitwami. To uczy nas, że powinniśmy spędzać więcej czasu na organizowaniu i rozwijaniu własnego wewnętrznego świata, zamiast rozmawiać o innych. W kontaktach z plotkującymi osobami ważne jest, aby zachować wobec nich uprzejmą, ale stanowczą postawę. Mówiąc tym osobom o szkodliwości spekulacji i plotkowania na temat ich życia prywatnego, możemy pomóc im skierować ich na bardziej świadome i pozytywne formy komunikacji. Dodatkowo skupienie się na kwestiach, które przyczynią się do naszego rozwoju osobistego lub zawodowego, zamiast plotkować, przyczynia się do rozwoju zdrowszych relacji w naszym społeczeństwie. Podsumowując, wchodząc w interakcje z plotkarzami, możemy skorzystać z nauk Marka Aureliusza, dzięki czemu nasza komunikacja będzie bardziej pozytywna i konstruktywna, chroniąc w ten sposób nasze własne zdrowie psychiczne i dając pozytywny przykład ludziom wokół nas. Takie podejście przyczyni się do stworzenia zdrowszego i bardziej wyrozumiałego środowiska społecznego. Jeśli te informacje skłoniły Cię do jeszcze głębszej refleksji, odwiedź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej o Marku Aureliuszu i zastosowaniach stoicyzmu w życiu codziennym. Sprawdź nasze obszerne przewodniki pokazujące, jak filozofię stoicką można dostosować do współczesnego życia. Więcej treści czeka na Ciebie na stoicyzm.com. Czwarty typ ludzi – pesymiści. Pesymiści to ludzie, którzy każdą sytuację postrzegają w negatywnym świetle i często oczekują złych rezultatów. Osoby takie nieustannie emitują wokół siebie negatywną energię, co może utrudniać komunikację z nimi. Stoickie nauki Marka Aureliusza oferują sposoby radzenia sobie z pesymizmem, przypominając nam, jak ważne jest, aby zawsze mieć nadzieję i myśleć pozytywnie. Kiedy spotykamy osobę pesymistyczną, możemy podjąć kroki, aby chronić swój wewnętrzny spokój, stosując stoickie podejście, niezależnie od jej negatywnych poglądów. Marek Aureliusz podkreśla, że akceptacja rzeczy takimi, jakie są i znajdowanie możliwości wyciągania wniosków z każdej sytuacji jest jednym z kluczy do osiągnięcia prawdziwego szczęścia. Ta perspektywa uczy nas ufać biegowi życia i doceniać każdą chwilę, nie poddając się pesymistycznym myślom. Komunikując się z pesymistycznymi ludźmi, możemy zmienić sytuację, oferując pozytywne alternatywy i zrozumienie, zamiast bezpośrednio odrzucać ich ciągłe negatywne komentarze. Cierpliwość wobec takich osób i wyjaśnianie im korzyści płynących z pozytywnego myślenia na przykładach może z czasem zmienić ich perspektywę. Ponadto Marek Aureliusz uczy nas, że rzeczywistość ma większy wpływ na nasze osobiste postrzeganie. Dlatego ważne jest, aby postrzegać myśli pesymisty jako osobiste postrzeganie i uważać, aby nie pozwolić, aby te myśli wpłynęły na nasze postrzeganie rzeczywistości. Sposób, w jaki każdy człowiek postrzega życie, jest inny i zależy od jego osobistych doświadczeń, lęków i oczekiwań. Wreszcie, wchodząc w interakcje z pesymistami, wczuwanie się w ich poglądy i oferowanie im bardziej pełnej nadziei perspektywy może poprawić zarówno ich, jak i naszą jakość życia. Nauki Marka Aureliusza prowadzą nas przez ten proces, pozwalając nam zachować równowagę i pozytywne nastawienie w każdej sytuacji. Dzięki temu możemy budować zdrowsze i bardziej wyrozumiałe relacje w naszym społeczeństwie. Piąty typ ludzki – materialiści. Materialiści to ludzie, którzy definiują swoje życie w kategoriach korzyści materialnych i posiadania. Tacy ludzie często gonią za dobrami fizycznymi, a nie za wartościami duchowymi. Filozofia stoicyzmu Marka Aureliusza uczy nas, że rzeczy materialne są tymczasowe i że prawdziwe szczęście jest niezależne od rzeczy materialnych. Kiedy spotykamy materialistę, możemy zaobserwować jego ciągłe pragnienie posiadania więcej rzeczy. Ze stoickiej perspektywy musimy pamiętać, że zamiast rozumieć i reagować na taką postawę, musimy skupić się na własnych, wewnętrznych wartościach.
Marek Aureliusz przypomina nam, że wszystko musi być we właściwych proporcjach i równowadze oraz że nadmierny materializm może odwrócić naszą uwagę od prawdziwych źródeł szczęścia. W kontaktach z ludźmi materialistycznymi pomocne może być zachęcenie ich do omówienia głębszych kwestii duchowych lub intelektualnych, zamiast skupiania się na swoim sukcesie materialnym lub zarobkach. To zarówno wzbogaca naszą relację, jak i może poszerzyć perspektywę drugiej osoby na życie. Dodatkowo Marek Aureliusz uczy nas, jak ważne jest ograniczanie wpływu okoliczności zewnętrznych na nasz nastrój. Kiedy wchodzimy w interakcję z materialistą, niepozwolenie, aby jego sytuacja finansowa lub majątek miała na nas wpływ, jest kluczowym krokiem w utrzymaniu spokoju ducha. Wzmacnia to naszą zdolność identyfikowania własnych wartości i pozostania im wiernym. W rezultacie, stosując nauki stoickie w naszych relacjach z materialistami, możemy wyjść poza materialność i nawiązać bardziej znaczące i satysfakcjonujące relacje. Dzięki temu możemy prowadzić bardziej zrównoważone i spokojne życie, zarówno indywidualnie, jak i wspólnie. Filozofia Marka Aureliusza zachęca nas, aby w każdej sytuacji patrzeć poza rzeczy materialne i skupiać się na wyższych celach duchowych i intelektualnych. Dzisiaj odbyliśmy dogłębną podróż po 5 trudnych typach ludzi, o których mówiliśmy, oraz o tym, jak możemy sobie z nimi radzić poprzez stoicką filozofię Marka Aureliusza. Stosując zasady stoicyzmu dla każdego typu, możemy zwiększyć nasz potencjał do prowadzenia zdrowszego, bardziej zrównoważonego życia, zarówno osobiście, jak i w relacjach. Nauki Marka Aureliusza prowadzą nas, abyśmy chronili swoje zdrowie emocjonalne i zachowywali spokój ducha, gdy spotykamy trudnych ludzi. Jeśli zainteresowały Cię treści, które dzisiaj omawialiśmy i chcesz być wyposażony w więcej takich informacji, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Dzięki subskrypcji będziesz na bieżąco informowany o naszych nowych filmach i pomożesz pogłębić swoją filozoficzną podróż. Ponadto, jeśli podoba Ci się nasz film, możesz nas wesprzeć, klikając przycisk lubię to i dzieląc się swoimi komentarzami. Życzę Wam wszystkim więcej mądrości, zrównoważonych relacji i wewnętrznego spokoju w Waszym życiu. Do zobaczenia w kolejnym filmie, bądźcie zdrowi!